Witam serdecznie na kolejnym wydaniu Bez Montażu. Miniony piątek burmistrz przekazał mediom wyniki badań tejże wody. Wychodzi na to, że nadaje się ona nawet do kąpieli. Do picia jeszcze nie. Czy uważacie, że już wszystko jest w porządku z wodą w parku, także z wodą, która jest w Strudze Jarcewskiej? Co jeszcze można by zmienić, poprawić? Ja na konferencji prasowej mówiłem właśnie do Jacka i do pana Marka Wiktuszyńskiego, że jak są takie problemy i ktoś ma wątpliwości, to powinien je formułować najpierw mimo wszystko w oparciu o dialog, czy jakiś styk chociaż z urzędem, byłoby łatwiej. Chodzi o to, żeby nie straszyć ludzi takimi wypowiedziami. Ja dzisiaj jestem zdegustowany, bo w Gazecie Pomorskiej przeczytałem wypowiedź pana Marka Wiktuszyńskiego, który też opowiadał, że fontanny rozbryzgują E. coli, że to laboratorium Tuchola to może nie, że trzeba było zawieźć do Gdańska. No, nie można podważać wiarygodności akredytowanych laboratoriów. No, gdybym wiedział, że w pełni zadowolę pana Marka Wiktuszyńskiego, to wysłałbym do Gdańska, powiem szczerze. Ja bardzo się cieszę, że pan burmistrz zdecydował się na ten monitoring pod względem biologicznym. Co dwa tygodnie mają być powtarzane te wyniki? Tutaj jak okres czasu te badania. Pozostawiam, że taka potrzeba będzie, no to dobrze. Szkoda, że w zeszłym roku nie zostały one zdecydowane, ten szum taki medialny się zrobił, może było pokrzyk. Ale pańsku, wejdę w słowo. Tak. Gdyby pan apelował, panie burmistrzu, proszę zrobić badania wody w parku, byłoby okej. Okay. Ale co pan zrobił, panie Jacku? Mieszkańcy, uważajcie na siebie, bo chodząc po parku tysiąclecia, możecie z powietrza, wdychając drobiny wody, zarazić się bakteriami kałowymi czy E. coli. Po prostu mi chodzi o to, żebyśmy zaczęli żyć wreszcie normalnie. Przestańmy krzyczeć do jakiejś tuby, jak nikt nie słucha. Przestańmy robić protest dla protestu. Przestańmy się popisywać w mediach, tylko rozwiązujmy problemy. Bo tak samo byłoby głośno o tym, jakby Jacek Studziński powiedział burmistrzowi: panie burmistrzu, mam takie wątpliwości, zróbmy badania. To by tak samo dobrze zabrzmiało dla społeczeństwa, znaczy lepiej by zabrzmiało, niż to, że ktoś już na podstawie jednak, inaczej powiem, nie miałeś prawa bez wyników badań stawiasz takiej tezy. Ze względu na niskie zawartości stężeń substancji biogennych wyklucza się pochodzenie zawiesiny ze ścieków miejskich. Wyklucza się. Ja nie widziałem tą zawiesinę. Ale to ja skontaktuję ciebie z laboratorium. Mnie te wyniki na pewno by interesowały. Wiem, że wcześniej jak były badania chemiczne zlecone, ale to jak wyniki? Proszę bardzo. Jak rozpoczynamy. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Co wyniki? Nie ma problemu. Zrokowa. Oryginał jest w Urzędzie Miejskim. Cieszę. Ja tu nie zgodzę się z panem burmistrzem, bo pan burmistrz mówi, żeby utrzymać ten stan. Nie, musimy dążyć do tego, żeby ten stan był zawsze lepszy. No, eliminacja lewych przyłączy, dobra współpraca z gminą, to są tylko te elementy, które do tego mogą doprowadzić.